Lodowiska zlokalizowane są przy szkołach, dawnej budowlance przy Alei Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 13 i drugim liceum ogólnokształcącym przy ulicy Gimnazjalnej w Cieplicach. Osoby, które nie mają własnych łyżew, mogą je wypożyczyć. Mimo warunków atmosferycznych, czyli utrzymującej się temperatury powyżej zera, lodowiska działają bez przeszkód. Można z nich korzystać od rana do wieczora. Nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Oczywiście, jeżeli będzie taka pogoda, w której już będą kałuże na lodzie i co uniemożliwi jeżdżenie, wtedy będziemy musieli zamknąć na pewien okres lodowisko. Inicjatywa bardzo podoba się zwłaszcza jeleniogórskiej młodzieży, która może korzystać z lodowisk nie tylko wieczorem, ale także podczas zajęć wychowania fizycznego. Klasy szkolne ogólnie rzecz biorąc pod nadzorem nauczyciela mogą z lodowiska sobie korzystać bezpłatnie i bezpłatnie mają dostęp do łyżew i sprzętu sportowego. Wystarczy się upewnić, czy lodowisko działa, bo tak jak mówiłem, ze względu na aurę mogą być takie sytuacje, że okresowo zamkniemy lodowisko. To jest coś innego, nie tylko siedzimy na salach gimnastycznych i damy jakieś gry zespołowe i tak dalej sprawdziany, tylko też tutaj możemy się świetnie bawić. Mi się wydaje, że to jest o wiele lepsza forma spędzenia czasu, bo tam te wszystkie gry, no to już to wiadomo, po pewnym czasie się znudzają, a łyżwy, no to zawsze są świeże, nowe i na zimę idealne. Zajęcia na sali także są bardzo ciekawe, no ale uważam, iż tutaj zawsze dzieje się coś miłego i atrakcyjnego. Jest to jakaś odskocznia od tego, co na co dzień jest na zajęciach WF-u? Tak, z pewnością. Czy to w formie lekcji wychowania fizycznego, czy po prostu dla aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu, chętnych do szusowania na łyżwach nie brakuje. Lodowiska czynne są w godzinach od 8 do 20, w weekend do godziny 21. Lodowiska przy budowlance i przy szkole nr 13 to są lodowiska ujęte w programie Biały Orlik. Wstęp na te lodowiska jest bezpłatny dla wszystkich, również dla dorosłych. Pobieramy opłaty jedynie za wypożyczenie łyżew, co w tym roku to jest wypożyczenie ulgowe, czyli dzieci, młodzież szkolna, ucząca się, studenci to jest 3 zł, a dorośli 5 zł. Odpłatne korzystanie jest tylko i wyłącznie dla dorosłych przy ulicy Gimnazjalnej na terenie Cieplic i ta odpłatność wynosi 8 zł. Ceny wypożyczenia łyżew jest takie same jak na pozostałych lodowiskach. Lodowiska przy sprzyjającej pogodzie otwarte będą do końca marca.